Onimusza było tytułem startowym na PlayStation 2, jednak niespełna rok po premierze na konsolę Sony zawitał na pierwszego Xboxa pod nazwą Gemma Onimusza. Dla Capcomu był to niebywale udany okres, gdyż na swoim koncie miało wiele udanych gier, w tym właśnie m.in. Onimusze, która wyznaczyła nową jakość i podejście do gatunku hack and slash. Można powiedzieć, że będzie to taka recenzja 2 w 1, bo tak właściwie to Gemma Onimusza jest tym samym co Onimusza Warlords, z tym, że wersja na Xboxa poszła bardziej w hardkorową stronę, aniżeli wersja na konsolę Sony. Onimusza była pierwotnie tworzona na pierwszą konsolę Sony, ale w połowie prac ogłoszono nadejście PlayStation 2. Twórcy postanowili więc wydać tytuł na drugą konsolę Sony. Możliwości było dużo więcej, więc twórcy dostosowali nową markę o demonicznych samurajach pod nowy sprzęt. Nie inaczej było w przypadku pierwszego Xboxa, gdzie konsola miała szersze pole do popisu niż PlayStation 2. Jednak do tego jeszcze wrócę. Należy przypomnieć, że po wersji na PSX-a pozostały tylko materiały zamieszczone w sieci. Link do tych filmików macie w opisie pod moim filmikiem. W rolę naszego protagonisty wcielił się znany japoński aktor Takeshi Kaneshiro. Osobiście obejrzałem z nim aż jeden film, a był to Dom latających sztyletów. Sam Kaneshiro wziął udział w sesjach Motion Capture oraz podłożył swój głos pod postać w grze. Ale niestety w wersji europejskiej Saman Masken mówił głosem aktora Tiga Fonga. Mówiłem wam o jakości, jaką Capcom wniósł. No właśnie, tą jakością były modele postacie, które zostały stworzone z 10 tysięcy poligonów. Animacje i wygląd postaci były bardzo płynne i świetnie wykonane jak na tamte czasy. A wersja na Xboxa miała jeszcze bardziej wyraziste obiekty i brak lekkiego rozmazania, które widać było w wersji na PlayStation 2. Sam efekt animacji i nie tylko odbił się również na prerenderowanych tłach, które zawsze były sztywne. Teraz można zauważyć, że wiatr szarpie gałęziami drzew albo jak ubiór postaci się porusza. Czym jest więc Onimusza? Od graczy otrzymał on miano samurajskiego Resident Evil, bo mechanika gry jest niemal identyczna co w Resident Evil albo Dino Crisis. Nie jest to typowy hack and slash, jakie znamy. Jedynie jest tutaj więcej akcji, a walczyć będzie z kim? Po do walki staniemy z demonami Gemma. Akcja gry rozpoczyna się od momentu, kiedy to nasz bohater udaje się do twierdzy. Tam spotyka księżniczkę Yuki, która jest atakowana przez demony. Udaje nam się je przepędzić, lecz znacznie silniejszy demon daje popalić naszemu protagoniście. Porywa księżniczkę Yuki, a nas we śnie nawiedza 12 duchów z klanu Oni. Samanske musi powstrzymać demony i dostaje magiczną rękawicę, a sam zostaje obdarzony magicznymi mocami. Tak, aby walka z demonami była wyrównana. Magiczną rękawicą jesteśmy w stanie pochłonąć duszę naszych pokonanych przeciwników. Te zaś posłużą nam do regenerowania życia, siły magicznej, a nawet rozwoju postaci. Te ostatnie możemy wykorzystać do ulepszania broni, zbroi czy nawet znanych z Resident Evil roślinek leczniczych. W trakcie naszej przygody nasz dzielny heros zdobywa lepsze zbroje oraz miecze, które są wyposażone w lepsze czary. W trakcie gry do naszej dyspozycji oddane będą trzy rodzaje mieczy o sile wiatru, ognia, piorunu. Broń należy ulepszać, bowiem w grze znajdować się będą specjalne zamknięte drzwi z danym żywiołem. Mało tego, będą one oznakowane jedną kulą, dwiema albo trzema. To informuje nas, jakim poziomie musi być dany żywioł, aby otworzyć takie drzwi. Tak więc maksymalnie możemy ulepszyć nasze miecze do trzeciego poziomu. W trakcie ich ulepszania zmieni się nie tylko ich wygląd, ale i siła. Oprócz wymienionych mieczy możemy też posługiwać się łukiem albo strzelbą na proch. Wszak akcja gry dzieje się w 1560 roku. Łuki, broń palna są bardzo dobre na przeciwników, którzy są poza zasięgiem miecza. Często są to demoniczni łucznicy. Nie zabraknie też elementów koopowych. W niektórych momentach w grze będziemy mogli pokierować naszą towarzyszką Kaede, kobietą ninja, która często wyciąga nas z tarapatów albo pozwala uniknąć pułapek. Kobieta nie posiada magicznej rękawicy, więc będziemy dzielili ekwipunek razem z nią, gdy ona korzystać będzie z roślinek i innych przedmiotów leczniczych. Oprócz samej linii fabularnej możemy natrafić na śmiesznego karła nazwanego Minigoro.
Ten zaprosi nas do świata demonów i tam będziemy przechodzili aż 20 poziomów, pokonując to kolejno coraz to silniejszych przeciwników. Jest to swojego rodzaju taka misja poboczna. W trakcie fabuły będziemy mogli dwa razy spróbować swoich sił w tym zadaniu. A warto ukończyć to wyzwanie, gdyż po jego ukończeniu otrzymujemy bardzo silną broń oraz inne cenne przedmioty. Średniowieczna Japonia nigdy nie była jeszcze tak piękna, w takiej okazałości jak w Onimusha. Do tego połączenie mechaniki rodem z Resident Evil wzbudziło we mnie niesamowitą nostalgię. Muzyka w grze to również mistrzostwo. Została skomponowana przez Mamoru Samuragochi, a pomogła mu przy tym 200-osobowa orkiestra. Prace nad ścieżką dźwiękową do Onimuszy ruszyły w 1999 roku i trwały do końca 2000 roku. Co ciekawsze, sam kompozytor stracił słuch i dokończenie prac wcale nie było takie łatwe. Wersja na Xboxa miała wyraźnie lepszą oprawę graficzną od wersji na PlayStation 2. Kolory były bardziej żywsze, a obiekty nie były już tak rozmazane. Również projekty postaci były lepsze ze względu na wyrazistość. Xboxowa wersja wyniosła również inne rozmieszczenie przedmiotów, nowych przeciwników, broń, ataki oraz znacznie wyższy poziom trudności. Najbardziej wkurzającym rozwiązaniem jest, kiedy demony umieją przechwytywać zielone dusze. Wtedy dostają czegoś na wzór dopalacza i stają się bardziej niebezpieczne. Podbito też dźwięk do systemu Dolby Digital, jak i zmieniono rozdzielczość 480i, która była na PlayStation 2, na 480p, która była na konsoli Microsoftu. Onimusha zyskała sobie miano najbardziej zaawansowanej technologicznie gry początku szóstej generacji. W przeciągu 3 tygodni od dnia premiery gra sprzedała się w samej Japonii w nakładzie 900 tysięcy egzemplarzy. To naprawdę świetny wynik. W samej Europie gra w szybkim tempie trafiła do wydania platynowego, jako jedna z najszybciej sprzedających się gier. W Stanach Zjednoczonych w 9 miesięcy po jej premierze rozeszło się prawie 500 000 egzemplarzy. Nawet same recenzje gry wypadały bardzo przychylnie, bo w granicach 85%. Recenzenci chwalili sobie grę od strony audiowizualnej oraz jakości rozgrywki. Jedynie za co krytykowano Onimuszę, to za krótki czas gry, bo tytuł można ukończyć w niecałe 8 godzin. Jeżeli podobało Ci się Resident Evil, to Onimusha będzie jak znalazł dla Ciebie. Mnie gra bardzo się spodobała. Niestety tylko pierwsza część wylądowała na konsolę Xbox. Dwójka i trójka była już tylko tytułem na PlayStation 2. Tak więc bardzo zachęcam do zapoznania się z tym tytułem, no i oczywiście zagrania. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się, cześć. That is not true. Please, tell me your name.